raz witam serdecznie na dzisiejszym winarze. Mam nadzieję, tak jak już powiedziałem, że mecz nie wygrał Polska-Meksyk z dzisiejszym webinarem. Liczę na to, że za chwilę pojawi nam się więcej na dzisiejszym spotkaniu. Pokrótce mówimy sobie program partnerski. Jeśli będą jakieś pytania w trakcie, się nasuną, to proszę piszcie na czacie. Postaram się do nich ustosunkować na koniec webinaru. Na koniec też zwrócimy uwagę na jakieś tam najnowsze newsy, które się pojawiają w firmie i co to wszystko też oznacza dla nas. Także zaczynamy dzisiejszy webinar. Jeszcze raz witam serdecznie. Dwa słowa o sobie. Duczmański Mariusz. Usługami finansowymi zajmuję się naprawdę od wielu lat, od ponad 20 lat. Natomiast w firmie Skyward Community jestem od 6 lat, właściwie od 6,5 roku, bo w marcu minęło 6 lat. Jestem zarówno partnerem, jak i inwestorem. Mieliśmy możliwość też skończyć fajne szkolenie z firmą. Fajna dawka informacji, ale też przede wszystkim możliwość spotkania się z panem Anatolim Junickim, zarządem. To było bardzo ciekawe doświadczenie. Polecam wszystkim, jeśli taką będziecie kiedyś mieć okazję. Przepraszam, wykorzystajcie to. To właśnie jest to historyczne zdjęcie sprzed właściwie już prawie 3 lat. Pierwsze słupy stawiano. Powiem tak, sam ekotechnopark bardzo mocno się w tej chwili zmienił. Oczywiście osoby, które tam się pojawiają pierwszy raz, to powiem szczerze, albo dobrą mieć osobę, która już tam była, albo obeznana jest z usytuowaniem różnych budynków, różnych miejsc budowy, ponieważ pamiętajmy, że jest to bardzo duży obiekt, bardzo duży teren, ale też jest to teren budowy, więc wstęp tam nie ma każdy, tylko osoby umówione wcześniej na spotkanie. Także o tym pamiętajmy. Jeśli chodzi o program partnerski, on jest bardzo prosty, składa się z 7 poziomów. Postaram się omówić pokrótce wszystkie poziomy, także za chwileczkę na to zwrócę uwagę. I teraz tak, jeśli chodzi o sam program partnerski, ale od tego, co się dzieje, kiedy zostaniemy zaproszeni, otworzymy sobie konto online, bo to jest tak naprawdę ważny początek naszej współpracy z firmą, otrzymamy pełne narzędzia do współpracy. Otrzymamy zarówno biuro online, jak i linki polecające, strony docelowe, które naprawdę są świetnym narzędziem do pracy, jeśli chodzi o dalszą współpracę z firmą. Natomiast tutaj mamy te strony docelowe, o których jeszcze wspomniałem. I teraz przejdziemy do samego programu partnerskiego. Momencik, zrobimy dosłownie króciutką przerwę, 10 sekund. Przepraszam, już jestem. I teraz tak, jeśli chodzi o program partnerski, on składa się, tak jak powiedziałem, z 7 poziomów. Jest to partner, konsultant, lider, master, ekspert, top ekspert i sky ekspert. I to, co najciekawsze, że te pierwsze 3 poziomy, partner, konsultant, lider, one nie wymagają osób trzecich kwalifikacji, zawsze ja to powtarzam, więc bardzo szybko można je zdobyć. Przy niewielkiej inwestycji własnej, przy niewielkim zasobie osób, które chcemy zaprosić do firmy. Natomiast tak naprawdę praca, konkretna praca z ludźmi zaczyna się od poziomu mastera, no i później poprzez eksperta, top eksperta i sky eksperta. Dlaczego? Tak jak powiedziałem, tu potrzebne są kwalifikacje osób trzecich, czyli przy masterze musimy mieć minimum 3
trzech liderów, przy ekspercie musimy mieć minimum trzech masterów i tak dalej. Przy ostatnim tak naprawdę poziomie musimy mieć aż czterech top ekspertów. To pokazuje, że musimy wykonać wtedy na tym etapie konkretną pracę. Jeżeli chodzi o sam program partnerski, tak jak powiedziałem, on jest bardzo prosty, ale tak naprawdę zobaczcie, drodzy Państwo, on daje możliwość zarobienia każdemu. Bez względu na to, czy ktoś już w danym momencie zainwestował środki, czy też jeszcze nie, możemy się dzisiaj zarejestrować, możemy zweryfikować swoje konto dowodem osobistym, jakimś drugim dokumentem, który potwierdzi nasze miejsce zamieszkania. Chyba że w dowodzie osobistym mamy jeszcze adres, to wtedy wystarczy dobry skan, prawa, lewa strona dowodu osobistego. I tak naprawdę możemy w ciągu jednej doby zacząć duplikację, zacząć zapraszać do firmy. I to jest bardzo cenne, bo mamy konkretne narzędzie do pracy. Oczywiście oprócz tego, że możemy zainwestować w unikatową technologię, która ja osobiście jestem w 100% przekonany, że zdominuje świat pod względem transportu w najbliższych latach, ale mamy możliwość do tego czasu bardzo też fajne pieniądze zarobić i możemy je przeznaczyć na dowolny cel, na życie, na własne wydatki, przyjemności, ale możemy też oczywiście część pieniędzy, które zarobimy w firmie, przeznaczyć na zakup udziałów. Jeśli na przykład na takie udziały nas nie było stać, ale chcemy na przykład dokupić jeden, drugi, trzeci, czwarty czy kolejny jakiś pakiet udziałów, ponieważ sobie zaplanowaliśmy konkretną jakąś liczbę tych udziałów, które chcielibyśmy mieć w swoim portfelu. Tutaj widzimy, że partner, który zaczyna współpracę już na samym początku, ma możliwość zarabiania z czterech poziomów. 15% to jest naprawdę sporo. Przepraszam, dzisiaj coś zgadłem. 15% to jest naprawdę sporo. Natomiast drugi, trzeci, czwarty poziom to jest 4, 2 i 1%. Jeśli chodzi o konsultanta, to tak naprawdę widzimy, że ten wymóg pracy, żeby stać się konsultantem, jest naprawdę minimalny. Gdy zaprosi dwie osoby i zainwestujemy osobiście z nimi po $100, czyli na przykład zapłacimy jakąś ratę za jakiś pakiet, albo kupimy oczywiście jednorazowo za $100, to w tym momencie mając $300 na pierwszym poziomie z własną inwestycją i te dwie osoby, które zrobią to samo, automatycznie stajemy się konsultantami dla firmy. Kolejny taki ważny tak naprawdę w ścieżce kariery poziom jest to poziom liderski. Ten ostatni, który nie wymaga kwalifikacji osób trzecich. W tym wypadku to minimum $200 z naszej strony jest wymagane i po $200 przynajmniej od trzech osób zaproszonych bezpośrednio. Tutaj różnica jest też taka, że na pierwszym poziomie musimy mieć już wyższy przypis, $2000 minimum. Jeśli ten warunek spełniamy, czyli $2000, trzy osoby z inwestycją $200 i my osobiście 200, to automatycznie w tym momencie z dnia na dzień stajemy się liderami. I tutaj zaczyna się już konkretna praca. Przepraszam, naprawdę. Tutaj zaczyna się konkretna praca, poziom mastera. Master tak naprawdę musi mieć już w swoim zespole oprócz partnerów, konsultantów, to musi mieć przynajmniej minimum trzech liderów na pierwszym poziomie. Pamiętamy, że to są osoby, które same zaprosiły trzy osoby i same też zainwestowały z tymi trzema osobami minimum po $200. No i pierwszy poziom, pamiętamy, $2000. Jeśli takie trzy osoby mamy w swoim zespole, to jest jeden z warunków uzyskania statusu mastera. Pozostałe to jest $1000 własna inwestycja i 5000 na pierwszym poziomie. I wtedy, jeśli te warunki spełniamy, no to stajemy się masterami. Zobaczmy, że master również sięga już do 9 poziomu. Czyli oprócz tego, że zwiększa nam się na drugim, trzecim, czwartym poziomie procent wynagrodzenia z tytułu bonusów,
to również głębokość jest za każdym poziomem, za każdym awansem, ta głębokość jest coraz większa. Przy masterze mamy 9 poziomów, natomiast przy kolejnych tam poziomach, kwalifikacjach, na przykład na eksperta, o czym za chwilę, co za chwilę zobaczymy, to ta przepaść, jeśli chodzi o możliwość zarabiania na bonusach z głębokości, jest bardzo duża. Tutaj ten warunek, jeszcze przypomnę, jest to 1000 dolarów, 5000 pierwsza linia i 3 liderów i wtedy mamy 9 poziomów przy statusie mastera. Natomiast w momencie, kiedy wchodzimy na status eksperta, to tutaj naprawdę przy tej okazji często bardzo dużo się zmienia. Dlatego, że zdarza się, znam takie osoby, które gdzieś tam głębiej mają fajne osoby, które zaczęły rozbudowywać fajne struktury. Do tej pory nie sięgaliśmy jak gdyby tych prowizji. Natomiast w momencie, kiedy stajemy się ekspertami z 9 poziomu, zobaczcie, automatycznie zaczynamy sięgać do 20 poziomu. Jeśli mamy nawet 2 linie, ale naprawdę bardzo mocno rozwinięte, to może się okazać, że naprawdę fajne bonusy zaczynają nam spływać z dnia na dzień właśnie z tego tytułu, że uzyskaliśmy status eksperta. 20 poziomów w głąb. To, co może zauważyliśmy pewną zmianę, to może zaznaczę tutaj kolorem, to również na poziomie eksperta zmienia się ten bonus, niezależnie od tego, co się dzieje w naszej strukturze na pierwszym poziomie, zmienia się bonus z 15 na 16%. To jest bardzo, bardzo ciekawe. I również ta zmiana, która wymaga kwalifikacji do eksperta, to że w tym wypadku, jeśli chodzi o eksperta, nie musimy mieć 3 masterów na pierwszym poziomie. Wystarczy, że mamy 2 masterów na pierwszym poziomie, natomiast 3 oczywiście może być na pierwszym poziomie, będzie fajnie, jeśli to będzie nasz bezpośredni partner, ale może być to również partner na 2., 3., 4. poziomie, ale w niezależnej nodze, tak jak tutaj mamy na tym przykładzie. Jeśli mam taki przykład, że w niezależnej nodze pojawia się master na 2., 3., 4. poziomie, to on daje w tym wypadku nam kwalifikację do eksperta. Ten przykład również pokazuje, że nie zarabiają ci najwięcej, co pojawiają się w pierwszej firmie, ale zarabiają ci najwięcej, co wykonają konkretną pracę, co tak naprawdę zaproszą jak najwięcej osób, popracują konkretnie z ludźmi, to ci partnerzy zarabiają najwięcej. Dlatego, że tak naprawdę zobaczmy, no tutaj ten master ma w tym wypadku swojego sponsora, który no gdzieś tam poziom jest niższy, przynajmniej na pewno nie masterem, gdzieś niżej. I w tym wypadku ten master z 2. poziomu daje nam osobistą kwalifikację. 5000 własna inwestycja, 10000 pierwsza linia i jesteśmy w tym poziomie. Ostatnie 2 poziomy, jakie mamy w Skyward Community, to jest Top Expert. Trochę przybliżę, ponieważ tu się dużo zmienia. Top Expert musi mieć do tego momentu zainwestowany w firmie minimum 10000 dolarów osobiście. Oczywiście to jest jednorazowo lub historycznie, tam w ciągu załóżmy iluś miesięcy od momentu, którego jest w firmie, musi mieć zainwestowane łącznie 10000 dolarów. Grupa na pierwszym poziomie, pierwsza linia, musi mieć do tego czasu łącznie z naszą inwestycją 30000 dolarów. To tak jak widzimy tutaj. To jest nasza osobista inwestycja. No i w wypadku top eksperta wymagane jest również 3 partnerów o niższym statusie. Tu mamy 2 ekspertów na pierwszym poziomie. No i mamy tu również eksperta na 3. poziomie. W niezależnej nodze ten ekspert daje nam kwalifikację do top eksperta.
W momencie, kiedy stajemy się top ekspertem, to jedna rzecz się wydarza, między innymi otrzymujemy wynagrodzenie z 24 poziomów, czyli maksymalnej głębokości, jaka jest możliwa we firmie. To jest naprawdę, jeśli znamy różne firmy, różne programy partnerskie z innych źródeł, to wiemy, że 24 poziomy możliwe do osiągnięcia we firmie, to jest bardzo dobry wynik. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, zobaczmy, co miesiąc mamy możliwość poprzez obrót w całej strukturze w danym miesiącu kalendarzowym, jeśli to jest 20 tysięcy lub więcej, to przy statusie top eksperta otrzymujemy, niezależnie od tego, ile otrzymujemy bonusów z 24 poziomów, otrzymujemy od firmy $1500 takiego bonusu stałego, comiesięcznego. Powiedzmy w cudzysłowie takie wynagrodzenie za ten poziom, który uzyskaliśmy jako top eksperci. Na różnego rodzaju wydatki, spotkania, wyjazdy. Dzisiaj jest paliwo drogie, więc $1500 dodatkowo co miesiąc to naprawdę jest fajny zastrzyk gotówki. Tutaj w tym wypadku podkreślę jeszcze, pamiętamy, 10 tysięcy własne, 30 tysięcy grupa z naszą inwestycją, czyli minimum grupa 20 tysięcy i trzech ekspertów, jeden może być w niezależnej nodze i daje nam to właśnie status na top eksperta, kwalifikacje. I zobaczmy jeszcze ostatni poziom, poziom scale eksperta, to jest taki najbardziej ekskluzywny poziom, on wszedł jakiś czas temu. Pamiętamy, wcześniej tego poziomu nie było, natomiast ponieważ firma się rozrasta, żeby wynagrodzić tych, którzy pracują najwięcej i mądrze z głową, z ludźmi, to stworzono ten status Sky Expert. Sky Expert, żeby uzyskać ten poziom, to sam osobiście musi mieć w swoim portfelu minimum zainwestowane $20 000. Struktura z naszą inwestycją 90 tysięcy. I w tym wypadku tu się troszeczkę zmienia. Musimy mieć na pierwszym poziomie minimum dwóch top ekspertów, ale jak widzimy, pozostałych tutaj dwóch, bo jeszcze jeden doszedł przy Sky Expercie, łącznie musimy mieć ich cztery, mogą być głębiej w niezależnej nodze. Czyli w tym wypadku pierwszych dwóch top ekspertów musi być na pierwszym poziomie, to jest wymóg, natomiast pozostałych może być na pierwszym poziomie, jak najbardziej jest to zalecane, gdybyśmy w zespole mieli ludzi, którzy zdobywają właśnie te szczyty w ścieżce kariery, to nas bardzo to cieszy. Natomiast również kwalifikacje nam dadzą top eksperci, którzy są głębiej gdzieś w strukturze naszej. Zobaczmy jeszcze, że Sky Expert otrzymuje comiesięczny bonus, jeśli nasz obrót w strukturze w danym miesiącu kalendarzowym wynosi 30 tysięcy lub więcej, to firma wynagradza nas kwotą $2000, czyli naprawdę fajny też zastrzyk gotówki takiego stałego bonusu comiesięcznego. No i oczywiście również na tym poziomie, poziomie Sky Experta zarabiamy z 24 poziomów. To tak pokrótce, jeśli chodzi o sam program partnerski. Teraz krótkie jeszcze podsumowanie. Tutaj ten slajd, jeszcze go nie usuwam, ponieważ on pokazuje tak naprawdę, że każdy z nas na poziomie partnera, konsultanta, lidera, przynajmniej tych pierwszych poziomów, każdy z nas może uzyskać więcej niż 15% z pierwszego poziomu. Jest możliwe uzyskanie maksymalnie 18% w zależności od ilości rad w danym miesiącu w pierwszej linii. Jeżeli w pierwszej linii nasza struktura będzie miała w danym miesiącu płatność na przykład 20, tak tu w tym wypadku, to za każdą taką ratę od naszych partnerów otrzymamy, oczywiście od firmy, natomiast dzięki naszym partnerom otrzymamy 18% bonusu. Podsumowanie. Zasady programu partnerskiego. 50% to zostało po zmianie dyskonta, przejściu na ten ostatni podetap 14. $50 to jest minimalna kwota inwestycji, czyli między 200 a 250 zł. Taka kwota, na którą tak naprawdę
w naszym kraju, pomimo kryzysu, każdy z nas jest w stanie sobie na tą kwotę pozwolić. Czy to jednorazowo, czy cyklicznie, czy comiesięcznie, to ta kwota jest w zasięgu każdego. Biorąc pod uwagę wielkość technologii i zasięg, i to, jak firma będzie się rozrastać, to jest to naprawdę fajne, że na dzień dzisiejszy firma, pan Anatolij Nicki i tak naprawdę jego idea pozwoliła zainwestować środki każdemu człowiekowi na naszej planecie. I to jest niezwykłe. Czy to wykorzystamy, to każdy sam musi zdecydować. Natomiast w dużej mierze od nas, partnerów, firmy Skyward Community, zależy od tego, czy nasz krąg znajomych, sąsiadów, rodzina, z ludźmi, którymi na co dzień się spotykamy, czy oni skorzystają z tych technologii. Dlaczego? Dlatego tak naprawdę, że to my możemy być albo tymi przekaźnikami, albo nie. Ci ludzie pewnie kiedyś usłyszą o naszej technologii za rok, za dwa, za trzy, za pięć lub dalej, ale usłyszą być może tylko właśnie, że taka firma jest, że się rozwija, że powstają nowe trasy w jednym, drugim, czwartym, dziesiątym, dwudziestym kraju. Natomiast niekoniecznie te osoby będą mogły czerpać z tego zyski, z tego dywidendy dożywotnie. Więc od nas naprawdę zależy, czy mówimy o tej technologii, że jest taka dzisiaj możliwość. Minimalna kwota inwestycji w programie partnerskim, jeśli zarobimy taką prowizję, to jest minimum $30 wypłata, taka kwota. Również pamiętamy, że maksymalna kwota tego bonusa to jest 18%, no i później te mniejsze procenty w kolejnych tych poziomach. 24 poziomy, program partnerski to jest maksymalna głębokość, którą możemy osiągnąć i możemy zaprosić, punkt 7, dowolną ilość osób. Tak naprawdę to od nas zależy, ile tych osób będziemy mieć w swoim zespole. Tutaj jeszcze pewne krótkie takie wynagrodzenia, które firma daje, powiedzmy takie nagrody za osiągane te wyższe statusy. W wypadku mistrza to jest bardzo skromnie, bo jest to tylko długopis. Natomiast pozostałe trzy poziomy, czyli w tym wypadku ekspert to jest $500, top ekspert jest to $1500 i sky ekspert jest to $2000 w gotówce na konto bonusowe. I sami decydujemy, co chcemy z tym zrobić. Drodzy Państwo, jeśli ktoś jest tutaj pierwszy raz, to oczywiście po dzisiejszym spotkaniu powinien zgłosić się do osoby, która go zaprosiła na to spotkanie i by pomogła mu zarejestrować się, jeśli takiej rejestracji jeszcze nie ma, zarejestrować się w firmie bezpłatnie w Skyward Community i przejść ten etap rejestracji, weryfikacji konta, a następnie w programie partnerskim trzeba też zaakceptować, jest to bardzo ważne, zaakceptować program partnerski. Tam jest 8 punktów, trzeba go zaakceptować, zatwierdzić, wtedy wszystkie pojawiają nam się warunki programu partnerskiego i od tego momentu możemy zacząć działać, proponować, duplikować ten program i informować ludzi o czymś takim jak firma Skyward Community, czyli Unicki String Technology, w ogóle o całej technologii strunowej, jeśli chodzi o transport. Jest to szansa naprawdę stanie się częścią wielkiego projektu, który za parę lat będzie sięgał bilionów dolarów, jestem tego przekonany. Zresztą tutaj w jednym z wywiadów na ten temat też wypowiadał się pan Anatolij Junicki, idąc w historię, jakie są przewidywania w najbliższych w ciągu 5 lat, 10 lat, jaka kapitalizacja spółki może wtedy mieć miejsce. Natomiast to, co jest najważniejsze, to proszę zobaczyć, ten slajd, też zostawiam go celowo, on tak naprawdę pokazuje, że niezależni eksperci, oceniając całą technologię, zanim cokolwiek wybudowano zarówno na Białorusi koło Mińska, pierwszy ekotechnopark, gdzie była certyfikacja tej technologii, bo tak naprawdę nie jest ważne miejsce, bo pamiętajmy, że dla bezpieczeństwa, kiedy pada słowo dzisiaj Białoruś, to może po prostu nas pewien jak gdyby niepokój wprowadzać.
Pamiętajmy, że wszystkie spółki, firmy zarejestrowane są poza Rosją i poza Białorusią. Bezpieczeństwo naszych środków jest całkowite. Nikt nie jest w stanie nałożyć embarga, zakazów i tak dalej. Poza tym nasza firma ma status spółki naukowej, technologicznej i ma zasięg międzynarodowy. Właściwie w partnerów mamy właściwie we wszystkich krajach świata. Natomiast cokolwiek zaczęto budować i certyfikować, no bo to jest podstawa później do tego, żeby zacząć budować komercyjnie na całym świecie, technologię naszą wyceniono na 400 miliardów dolarów. To jest coś niezwykłego, że na tyle wyceniono naszą technologię, więc wyobraźmy sobie, ile dzisiaj, gdyby ktoś miał wycenić naszą firmę, biorąc pod uwagę technologię i to, co już zrobiono, i jakie są perspektywy rozwoju przy bardzo ilości dużej wstępnych umów, zamówień, które są w firmie, oczywiście, które później kończą się ostatecznie umowami komercyjnymi, umowami te, które już po prostu są jakby na miarę zrobione i no, zaczyna się po prostu fizyczna budowa. Jest tego naprawdę bardzo dużo. Ja pamiętam, jak byliśmy 3 lata w szarży, to nam już wtedy powiedziano, a od tego naprawdę czasu bardzo dużo się wydarzyło, ale już wtedy nam powiedziano, że umów takich wstępnych zamówień naprawdę jest na wiele lat do przodu. Z tych wstępnych umów, różnych memorandów, porozumień i tak dalej, one tak naprawdę później przekształcają się w kontrakty komercyjne, których mamy już 4, jak wiemy. Do końca przyszłego roku ma być minimum 10. Natomiast tych wstępnych umów, zamówień i tak dalej, żebyśmy to dobrze zrozumieli, jest o wiele, wiele, wiele więcej. Tylko często droga między wstępnymi zamówieniami, taką umową przedwstępną, obliczeniami, kosztorysami, jakimiś wyliczeniami jakichś tras i możliwościami na jakimś tam terenie, mija naprawdę czasami pół roku, rok, 2 lata i dochodzi do podpisania już ostatecznie kontraktu komercyjnego, który tak naprawdę składa się na wszystko, łącznie z tym, że zaczyna się tak zwane studium wykonalności i później fizyczna budowa. Tutaj przejdziemy sobie troszeczkę teraz z informacjami do pakietów, jakie mamy, bo jako partnerzy, którzy chcą brać udział w programie partnerskim i zarabiać również bonusy na tym programie partnerskim, póki będziemy mogli realizować tak zwane, jak to mówią, odcinać kupony z tego, co zainwestowaliśmy, to firma ma różne jak gdyby pakiety szyte na różną miarę. Tu widzimy InnoTrans i szybki tak zwany start. On jest bardzo ciekawy, ten InnoTrans, ponieważ wszystkie 3 pakiety, które kupimy bardzo w krótkim czasie, na przykład w ciągu miesiąca, to dyskonto przy każdym pakiecie, jeśli kontynuujemy InnoTrans zakup, to przy pierwszym pakiecie mamy 27, przy drugim mamy 31, a przy trzecim mamy 41 dyskonto. To znaczy, że w pierwszym pakiecie mamy gwarancję 2700, 3100 i w ostatnim pakiecie 4100% w stosunku do ceny rzeczywistej tych udziałów gwarantowanej nam w umowie. Umowa gwarantowana, pamiętamy, jest to umowa jednego udziału w cenie nominalnej 1 dolara. Więc w ten sposób tak możemy powiedzieć, bo jeśli dostaniemy za 1000 dolarów 41 tysięcy udziałów, tak jak tutaj widzimy w tym pakiecie, no to za tak naprawdę 1000 dolarów otrzymujemy 41 tysięcy, więc łatwo sobie policzyć, jaki to jest procent. I to jest cena gwarantowana. To jest cena, to co firma i w umowie nam gwarantuje w momencie po wprowadzeniu udziałów na rynek giełdowy. Następne pakiety, które tutaj mamy, to ja troszeczkę powiększę. Wiem, że wśród nas są osoby naprawdę doświadczone, jeśli chodzi o sprzedaż, jeśli chodzi o marketing, jeśli chodzi o różnego rodzaju programy partnerskie.
wykorzystujmy naprawdę te pakiety o nazwie prezenty dla dzieci, maluszek i student. Są to świetne, naprawdę świetne pakiety, niedrogie, szyte na miarę, coś w rodzaju posagówki dla dzieci. Proszę sobie wyobrazić, tak naprawdę mamy tutaj 14 tysięcy, prawie 15 tysięcy udziałów, a w tym studencie mamy 38,5 tysiąca udziałów. Tu mamy inwestycje zaledwie kwotę $585. Natomiast tutaj mamy kwotę $1350 i mamy 38,550. Zobaczmy, czy te kwoty, biorąc pod uwagę wysokość inwestycji, czy one są faktycznie warte uwagi. Ja przykład zrobię sobie tutaj na przykład na pewne krótkie wyliczenie, pozwolę sobie matematyczne na tym studencie. $1350 razy 4, no załóżmy chyba 5, bo ten dolar chyba stanią. Mamy $6000 tam z haczykiem. 6000 złotych z haczykiem. 6000 złotych. Natomiast 38,550 razy 4, załóżmy 5, mamy za 6000, pamiętajmy, mamy dla swojego dziecka 173,475, to co mamy zagwarantowane. Ale gdyby się okazało, że za 2, czy 3, czy 4 lata, w momencie kiedy firma wprowadzi udziały do obrotu giełdowego, ja przypuszczam, że to się stanie naprawdę szybciej niż sobie wyobrażamy, bo najbliższe miesiące bardzo, bardzo duże będą miały znaczenie dla naszej spółki, ale kupujemy dla naszego dziecka, które gdzieś tam wszedł w okres studencki i wiadomo, studia najczęściej trwają gdzieś tam 5 lat, więc to jest bardzo fajny moment, kiedy możemy taki pakiet pomyśleć o naszym dziecku, bo to będzie naprawdę szyte na miarę. 173,475 to co jest gwarantowane w umowie. Ale gdyby się okazało, że w momencie, kiedy firma wprowadzi udziały do obrotu giełdowego i te udziały na przykład będą warte, może nie 10, ale niech by były warte chociaż minimum $5, to drodzy Państwo, mamy prawie ponad 850 tysięcy złotych. Pytanie, czy takie nasze dziecko, student, który poszedł na przykładowo uczyć się przez 5 lat, fajnie zdał szkołę, naprawdę spisał się i dostaje od nas prezent w wysokości 850 tysięcy, czy to ułatwiłoby mu życie? Biorąc pod uwagę nawet tą pierwszą kwotę 170 tysięcy, to jest gwarantowane w umowie, ale 800 tysięcy, ja myślę, że to są moje przypuszczenia, jest bliższe prawdy po wprowadzeniu udziału do obrotu giełdowego. 850 tysięcy to naprawdę na przykład nasze dziecko, wkraczając w dorosłe życie, może sobie kupić na przykład na dzień dzisiejszy jakieś mieszkanie lub w inny sposób mądrze przeznaczyć te środki. Za jedyne 6 tysięcy złotych płacone w ratach, 9 ratach. Więc naprawdę warto to przemyśleć samemu, ale przede wszystkim rozmawiając z ludźmi, których chcemy zaprosić do firmy. Ten pakiet naprawdę warto wykorzystać pod kątem coś w rodzaju szytego na posagówkę. Tylko że w normalnej posagówce, kiedy ja osobiście pracowałem w ubezpieczeniach wiele lat, w ubezpieczeniach na życie, wiem jak to wygląda z posagówkami, żeby ojciec lub matka wytrwali w płaceniu składki posagowej przez te 15 czy 18 lat, to naprawdę powiem szczerze, należą się wielkie podziękowania, jeśli ktoś wytrwa. Natomiast bardzo dużo pojawiało się lapsów, rezygnacji po kilku latach, ponieważ sytuacja w życiu się naszym zmienia. Natomiast tutaj mamy, załóżmy, zaledwie 9 miesięcy, możemy to spłacić jednorazowo lub właśnie w tych ratach, dogodnych ratach, 9 ratach, zaledwie 6 tysięcy złotych i kwota naprawdę jest niebanalna. Bo 175 lub 850 lub jeśli to by było $10 po wprowadzeniu do obrotu giełdowego,
ponad 1,5 miliona, to naprawdę robi wrażenie. A w momencie, kiedy będziecie to pisać ludziom, tłumaczyć, wyjaśniać, naprawdę, proszę mi wierzyć, gdybym ja osobiście miał wybrać w tą wiedzę, którą mam dzisiaj, normalne ubezpieczenie posagowe, biorąc pod uwagę, że to ma być jakiś tam posag dla dziecka, a wybrać dobrze wytłumaczoną mi możliwość technologii, którą tutaj przedstawiamy, to nawet bym się przez chwilę nie zastanawiał, kupiłbym udziały Skyward Community. Tu mamy kolejne pakiety, które możemy kupować za gotówkę, za mniejszą gotówkę, za większą gotówkę, jednorazowo lub też w ratach. Pamiętamy, że mamy możliwość również kupienia od najmniejszej kwoty, tak jak tutaj widzimy chyba na slajdzie, jeśli dobrze zrobiłem zdjęcie, no właśnie, od 50 dolarów to jest ta najmniejsza kwota, którą każdy z nas może zainwestować, osoby, z którymi rozmawiamy, zapraszamy do biznesu. Teraz krótka informacja o tym, co nasz partner, klient otrzyma w zamian, że zapłaci. Otrzyma oczywiście umowę, kontrakt w dwóch językach, rosyjskim i angielskim. I w tym kontrakcie na stronie 8, w umowie tak zwanej pożyczki konwertowej, jest zapis, co otrzymuje. Otrzymuje oczywiście odpowiednią ilość udziałów, jaką kupuje. Klasa A tych udziałów. Jeśli troszeczkę się na tym temacie znamy, to wiemy, że klasa A to jest ta tak zwana klasa zazwyczaj uprzywilejowana, która chociażby na przykład jest uprzywilejowana do uzyskania jako pierwszy kolejności wypłaty dywidend. To tak nawiasem. No i to, co mamy zagwarantowane w umowie, że po wprowadzeniu udziałów do obrotu giełdowego, jeden udział minimum gwarantuje nam 1 dolar. Czyli jeśli tych udziałów mamy milion, to będzie milion dolarów. Jeśli mamy 100 tysięcy, to będzie 100 tysięcy i tak dalej. Minimum. Ja zakładam oczywiście, że to będzie dużo więcej, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby nasze udziały, nasza technologia w momencie, kiedy dyskonto zrobi się 1:1 i później firma wprowadzała udziały do obrotu giełdowego, nie sądzę, żeby chciała firma sprzedawać już w obrocie giełdowym w momencie, kiedy będą na przykład śmigać 1, 2, 3, 4 trasy komercyjne, a je będzie można naprawdę w bardzo szybkim czasie wybudować w momencie, kiedy ostateczne testy zostaną zrobione w szarży, o których trąbię prawie na każdym webinarze, to proszę mi wierzyć, myślę, że nasza firma nie będzie chciała tych udziałów sprzedać za marny 1 dolar, jeśli chodzi o jedną sztukę. Tylko to będą inne wartości, ale to są oczywiście moje tutaj przypuszczenia na podstawie różnych firm, które w ostatnich latach wprowadzały udziały swoje do obrotu giełdowego. Tutaj mamy jeszcze jedną bardzo ważną rzecz, czy oprócz tego kontraktu, który nasz partner, klient, którego zaprosimy do firmy, otrzymuje, to mamy również coś takiego jak certyfikaty. Każdy z nas może zamówić taki certyfikat oryginalny do domu, to jest jedna rzecz, albo mamy je w postaci elektronicznej, możemy je wydrukować, zapisać, ale mamy również coś takiego jak otrzymaj wyciąg z rejestru na maila. Możemy kliknąć i otrzymamy wyciąg z rejestru spółki, czyli nasze udziały są wpisane do rejestru spółki, dlatego też mówimy, że my jesteśmy współwłaścicielami tej technologii, bo wszyscy partnerzy, którzy zainwestowali jakąś cegiełkę w tą technologię, stają się współwłaścicielami, są wpisani sztywno do rejestru spółki. To jest jeden z przykładów takiego wypisu z rejestru spółki z danymi numerami udziałów, naszymi danymi. Co się dzieje tak naprawdę? Tak naprawdę my w momencie, kiedy proponujemy technologię, proponujemy komuś oprócz tego, że zrobi bardzo dobry biznes, proponujemy stania się współwłaścicielem innowacyjnej technologii transportowej, tak jak pokazuje ta, powiedzmy, kreskówka.
która gwarantuje nam pewne rzeczy. Umowa nam gwarantuje 1 dolar za jeden udział w momencie, kiedy firma wprowadzi udział do obrotu giełdowego. To jest gwarancja. Druga sprawa, firma też nam gwarantuje dywidendy. Jeśli będziemy udziały trzymać, to z roku na rok projekty, które będą powstawać, kontrakty, które firma będzie podpisywać, gdzie będzie pobierać zaliczki, później będzie zarabiać na tych kontraktach i projektach utworzonych, wybudowanych, będą tworzyć kapitalizację spółki, będą tworzyć zysk spółki, który będzie dzielony oczywiście na udziałowców. I te zyski będą po prostu dzielone w postaci dywidend. Te dywidendy oczywiście są pokoleniowe, czyli zarówno my możemy otrzymywać, jak i nasze dzieci, wnuki, prawnuki i tak dalej. To tylko od nas zależy, czy po wprowadzeniu do obrotu giełdowego my swoje udziały sprzedamy, czy sprzedamy jakąś niewielką część lub połowę, czy też zatrzymamy je po to, żeby otrzymywać co roku coraz wyższe z roku na rok dywidendy. To sami my zadecydujemy. Ale taką możliwość każdy z nas ma, możliwość stanie się współwłaścicielem wyjątkowej technologii. Druga możliwość sprzedaży, jeśli chodzi o program partnerski, to pamiętajmy, że możemy każdemu sprzedać bardzo dobrze udziały w prosty sposób, wyjaśniając im, tak naprawdę ludziom, co się dzieje, kiedy pieniądze trzymają tak zwanej przysłowiowej skarpecie w domu, w jakiejś szkatułce, w jakimś sejfie, w banku, a co się dzieje, kiedy zainwestują te środki w firmie Skyward Community. Mamy tu prosty przykład banku, którego zyski zżera inflacja. W tym roku mamy inflację na poziomie 15%, chociaż wiemy, że już ta inflacja jest wyższa. Przypuszczalnie, ja przypuszczam, że w przyszłym roku ta inflacja będzie 20%, ale jak słyszę o tych zniesienia tych różnych VAT-ów i tych tak zwanych tych wszystkich osłon, które były w tym roku, to boję się, że ta inflacja może mieć dojść do 25, 30 lub więcej procent. W ostatnim czasie w Turcji na przykład osiągnęła 85%. Miejmy nadzieję, że nigdy tego nie przeżyjemy, ale taka zgroza też jakaś istnieje. I gdyby zakładając nawet tylko 15 i 20%, ten wariant taki naprawdę pozytywny na ten moment, co się dzieje na świecie, to w banku mamy tak naprawdę 35% w ciągu 2 lat zżarte przez inflację. Wartość naszego $1000 powoduje, że po tych 2 latach staje się to 600 z hakiem dolarów. Natomiast w wypadku, kiedy kupujemy na przykład z dyskontem 40 za $1000, dostajemy $40,000 i zgodnie z umową, w momencie, kiedy jak tu czytamy, po tym jak firma wprowadzi wolne akcje do obrotu giełdowego, według wartości nominalnej będą warte $40,000 z 1000. Czyli mamy 4000% zysku, zakładając, że to będzie 1 dolar, ale zakładając, jeśli to było nie 1, ale na przykład $10 po wprowadzeniu udziału do obrotu giełdowego, to wyobraźmy sobie zaskoczenie naszego inwestora, naszego partnera, którego zaprosiliśmy do firmy, że za jedyne marne $1000, ponieważ dzisiaj te pieniądze naprawdę mają coraz mniejszą wartość, uzyska $400,000. 400 tysięcy razy wartość w złotówce i widzimy, co mamy za $1000. Wykorzystujmy naprawdę tą prostą matematykę, ponieważ nie jest tutaj w żaden sposób, nie widzimy tu żadnego sposobu przekręcania faktów, ale mówimy o rzeczywistej wartości. To, co się dzieje dzisiaj na przykład, biorąc pod uwagę tracącą wartość złotówka z dnia na dzień, w banku, gdziekolwiek to byśmy trzymali, no chyba, że kupimy ziemię, dom, chociaż za $1000 to ciężko kupić ziemię, dom, ale zakładając, że ktoś tam coś kupuje, to też nie mamy gwarancji, że na tym zarobimy, bo przypuszczalnie po tym ostatnim boom
jeśli chodzi o nieruchomości i tak dalej, to za chwilę będzie krach. I te nieruchomości naprawdę polecą znów mocno w dół. Więc to też może być naprawdę nietrafiona inwestycja. Natomiast tu mamy zagwarantowane w umowie konkretną wartość. Więc o tym pamiętajmy. Teraz kilka newsów z ostatnich dni. Indonezja jest zainteresowana transportem strunowym. Nie jest to nic nowego, ponieważ tam bardzo mocno rozwija się cała infrastruktura. Nawet jak wczytaliśmy się w tego newsa, nie wiem, czy mieliśmy możliwość już czytać, czy nie, to są jak gdyby tam odpowiedniki osób, które zajmują się wdrażaniem właśnie tej technologii, w porozumieniu oczywiście z naszą firmą tutaj Unicki String Technology, i obliczane są tak naprawdę konkretne trasy na konkretne rejony. Tutaj na przykład zobaczmy, firma między innymi, może troszkę powiększę ten slajd, wyspy Sumatra i Jawa, to są naprawdę potężne wyspy. Ja powiem szczerze, byłem zaskoczony, kiedy zobaczyłem na ilość mieszkańców, ponieważ pierwsza wyspa to 145 milionów, aż trudno sobie wyobrazić, a druga wyspa 58 milionów, potężne wyspy. My mamy naprawdę doskonałe rozwiązanie, jeśli chodzi o transport, zarówno towarowy, jak i miejski, który całkowicie jest w stanie bezpiecznie rozwiązać problem przemieszczania się z jednej na drugą wyspę. Te rozwiązania oczywiście one są w toku. Jak czytamy, to pewne są już opracowania, pewne porozumienia. Nawet mało kto być może wcześniej z nas wiedział, z tego newsa pewnie się dowiedzieliśmy. Firma również bierze udział w pewnym programie z Indonezją, którego celem jest poprawa gospodarki tego regionu, i ta współpraca jest bardzo mocno zawiązana właśnie z naszą firmą Unicki String Technology. Być może na ten temat dużo więcej się w przyszłości dowiemy, natomiast taka współpraca w innym jak gdyby dziale, ona też już jest zawiązana. Oprócz tego, że chcemy budować w tym kraju, ponieważ bardzo wysokie jest zainteresowanie różnymi rozwiązaniami w różnych regionach tego odcinka świata. Tutaj teraz mamy krótką informację. To, co tak naprawdę cały czas na to czekamy, to właśnie się rozpoczęło. Rozpoczęła się certyfikacja czwartego toru testowego. Oczywiście zanim dojdzie do w ciągu najbliższych kilku dosłownie tygodni, na przełomie roku, dojdzie do testu szybkości taboru miejskiego, i to różnych pojazdów, bo o tym też będzie za chwilę mowa, to oczywiście certyfikacje muszą przejść same tory, podpory, stacje, to wszystko, co związane jest w ogóle z infrastrukturą związaną z przemieszczaniem się naszych pojazdów. Pierwsze przechodzą certyfikacje tory. Tutaj w tym wypadku certyfikację przechodzi obecnie tor numer 4. Podpisywane są konkretne umowy. Zresztą tutaj mogliśmy przeczytać, że trasa jest przeznaczona dla ruchu pojazdów towarowych i pasażerskich o masie do 60 ton z prędkością do 150 na godzinę. Czyli to 150 na godzinę to jest właśnie ten tabór miejski. Tutaj zwrócono uwagę na to, co podlega certyfikacji na tym torze numer 4 na odcinku 2,4 km. W tej chwili to się dzieje. No i tutaj mamy też informację, że również ta sama firma wcześniej zajmowała się jakiś czas temu certyfikacją tego krótkiego toru, po którym jeździ ten tropikalny nasz pojazd na tym odcinku 400 metrów, na którym już tak naprawdę dziesiątki różnych delegacji z całego świata mogły mieć możliwość
po prostu przejechania się. Natomiast teraz na tych dwóch odcinkach będą najważniejsze testy się odbywać, również różnych pojazdów. Tutaj w kolejnym newsie na ten temat właśnie będzie mowa. To jeszcze jest dotyczące tego taboru. Natomiast tutaj właśnie transport przedstawił wygodnego i bezpiecznego busa. Nie wiem, czy to dobrze wymawiam. Natomiast mówimy tutaj o trzech rodzajach transportu. Jeden jest taki, który pozwala gdyby łączyć cały szereg pojazdów i może nawet zabrać 100 i więcej osób. Natomiast trzeci wygląda troszeczkę nieco inaczej. Natomiast właśnie ten transport, który w tej chwili widzimy tutaj na tych zdjęciach, może tutaj powiększę. To jest ta informacja, o której przed chwileczką powiedziałem. To wszystko będzie testowane właśnie między innymi w szarży. Ten U4 210 może przewozić 14 osób, a ten drugi U4 220 100 osób lub więcej dzięki zamontowaniu dodatkowych modułów transportowych wagonów, czyli po prostu te, które one są po prostu połączone ze sobą. Tutaj właściwie też nie ma większych ograniczeń, ale jak tutaj powiedziano, że dzięki temu można przewozić do 50 tysięcy pasażerów na godzinę. Do 50 tysięcy pasażerów na godzinę. Więc to wszystko będzie testowane już wkrótce w szarży. I to jest ten trzeci transport, nieco inny, jak widzimy. Ale też wszystko to będzie właśnie na tym torze numer 4 testowane. Zresztą chyba tutaj ta informacja właśnie chyba też jest, jeśli nie pamiętam, jeśli nie, no chyba w tym newsie dokładnie, z tego co pamiętam, gdzieś na końcu. Firma jest otwarta, zawsze chętnie przyjmuje nowych gości, no, jeśli chodzi o certyfikację. Natomiast te ważne informacje tak naprawdę dla nas to są te, które właśnie w tej chwili się odbywają, czyli tor numer 4 i również ten drugi. Listopad i grudzień to będą te miesiące, kiedy te wszystkie certyfikacje będą miały się odbyć, ewentualnie początek stycznia i wtedy zaczyna się to, na co czekamy, czyli tak naprawdę parę miesięcy opóźnienia przez pandemię, jeśli chodzi o zakończenie tych torów i certyfikacja przez niezależne spółki, no, mające do tego uprawnienia, możemy rozpocząć po prostu fizyczną budowę. Myślę, że w najbliższych miesiącach, myślę, że już w pierwszym kwartale na ten temat chyba więcej informacji się dowiemy. I końcówka, jeszcze ostatnia informacja, tak na koniec, drodzy Państwo. Jeśli macie kogoś wśród osób, które zarejestrowały się ostatnio w firmie, są zainteresowane zakupem, to jest jeszcze szansa do 24. Nie wiemy, czy później będą w tej formie możliwości podwójnej ilości udziałów uzyskania poprzez kupony, które otrzymaliśmy. Tak naprawdę wielu z nas otrzymało na swoich kontach. Jeśli osobiście nie macie takich kuponów, to pytajcie się swoich liderów, swoich sponsorów, nadsponsorów, ponieważ w linii prostej można po prostu taki certyfikat przekazać poprzez adres mailowy do swojego partnera. Niezależnie w którym poziomie jest, musi być po prostu w naszej strukturze i wtedy można taki kupon przekazać. On upoważnia tak naprawdę do uzyskania 100% więcej udziałów niż w standardowej obecnie ofercie. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejsze informacje. Ja dziękuję, że poświęciliście ten czas, tą niecałą godzinę, to, żeby dzisiaj przybyć na ten webinar. My spotkamy się już na początku grudnia, więc mamy krótką przerwę, jakiś tydzień do dwóch tygodni mamy przerwę. Liczymy na to, że w grudniu dostaniemy dużą, dużą dawkę informacji, na które właśnie czekamy. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszą obecność.
Pozdrawiam, do usłyszenia. Jeśli jakieś pytania się nasuną, to proszę przygotujcie je na kolejny webinar lub piszcie do mnie prywatnie gdzieś na przykład na Skype'ie. Jeszcze raz pozdrawiam, do usłyszenia.